Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek przygód drużyny BS. Ze mną oczywiście Wolnar. Tomek. Wolnarku, czy ty jesteś z nami? Halo? Tomek. Dzień dobry. Wolnar, ogólnie zobaczcie, zrobił sobie nowy domeczek, ponieważ zaczęliśmy przygodę po raz kolejny na nowym serwerze. Musieliśmy zacząć nową przygodę. Niestety tamten serwer się skończył, tamten serwer zaczął lagować i po prostu musieliśmy go zmienić. No i teraz mamy inny serwer i znajdujemy się obecnie w domku Wolnara. I moi drodzy, Mam bardzo... Widzicie, Wolnar tyle czasu buduje ten dom, że już zaczęło mu coś z głową siedzieć. Widzicie? Normalnie nie dogadamy się z nim dzisiaj. Dobra, Wolnar, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, co będziemy robić na dzisiejszym odcinku, czy jesteś tak nieogarnięty? Dobra, Wolnar ma tak zeschizowaną głowę już swoją minecraftową, że niestety nam nic nie powie. Moi drodzy, na tym odcinku będziemy oswajać sobie konie i będziemy oswajać hipogryfy. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają te hipogryfy. Konie wiecie, jak wyglądają, natomiast hipogryfy nie, także gdzieś tutaj znajdziemy. I tak, tutaj jest zagroda dla koni i dla tych hipogryfów, tylko że bardziej chyba dla koni, ponieważ ich mieszać tutaj nie będę. Ogólnie mamy zbudowany nowy domek, zobaczcie. Troszkę Bowo tutaj budował. Bowo niestety na odcinkach z nami ostatnio nie ma, ponieważ nie może być na tych odcinkach, ponieważ nagrywamy późną porą, a on po prostu o takiej późnej porze nie może... Tak, ma karę. Dostał szlaban, pewnie nie może nagrywać, także niestety go z nami na razie nie ma, ale Bowo tutaj chatkę nam też troszkę zbudował, pomógł mi tą chatę budować, tutaj mamy takie mega lampy, ale tak, moi drodzy, wracając, tutaj mamy zagrodę dla naszych hipogryfów i zagrodę dla koni, tylko że tutaj chyba koni i hipogryfów mieszać nie będziemy razem, bo mogą się nam pozabijać, tutaj jest sianko dla koni, ale mam tak, pokażę wam teraz, co mam w ekwipunku. Moi drodzy, w ekwipunku mam... takie coś, jabłuszko, mamy jabłuszka dla koni, mamy jedzonko dla hipogryfów, hipogryfy jedzą mięso z królika. Mamy tutaj taki Dragon Bone Flat, za pomocą którego będziemy te hipogryfy oswajać, będziemy je do siebie przywoływać. Wolnar jeszcze nie wie, ale zobaczcie, Wolnar balkonik sobie zrobił w chałupie. Stary. Normalnie, ty to jesteś taka, zobaczcie, taka dynia sobie stała i taki z niego architekt, że zrobił sobie po prostu z tej dyni. Architekt powierzchni płaskich. Dokładnie. Moi drodzy, ogólnie pewnie się pytacie, ale przecież miał być Twilight Forest. Gdzie jest Twilight Forest? Do Twilight Forest wrócimy w następnym odcinku. Niestety w tym odcinku musimy jeszcze skupić się na... Znaczy musimy, niekoniecznie musimy, ale jest nowy serwer, więc chcieliśmy zacząć jeszcze w tym... Musimy po prostu tym, od nowa, no. No, jakby zaczynamy od nowa, mamy nowe chatki, także chcieliśmy też zacząć od czegoś w tym świecie. Tak, jeszcze nie iść do tego Twilight Forest, ale to jest kwestia czasu. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Otóż tak, mam taką informację od ISO, jest to nasz widz, ogólnie poprosił mnie, ja ogólnie go znam, także moi drodzy, chciałem pozdrowić szkołę w Miłomłynie. Dostałem taki komunikat. Pozdrawiam szkołę w Miłomłynie i Antek Jastalski ma rację, że jesteśmy znajomymi i ja oczywiście to zatwierdzam, bo to jest prawda. Antek Jastalski to jest, zakładam, ISO, czyli jest to osoba z naszego Discorda, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest to naprawdę spoko ziomek, dużo na Discordzie razem piszemy. No i jest to naprawdę fajny gościu, dużo też mi z Minecraftem pomógł i dużo nam powiedział. Dobra. To chyba wszystko. Co ty tak latasz w tą i z powrotem? No wieża, to jest pewnie ta wieża magów. Dobra, Wolnar, zrób szybko łóżko, prześpimy się i ruszamy na polowanie. Połóż się ze mną. Co? Kładź się, połóż ze mną. Mam się z tobą położyć? Nie, kładź się sam. Dobra, dawaj. Niech ci będzie, ale to takie tylko spanie koleżeńskie, żeby nie było, nie? No nie no, aż tak to nie. Dobra, moi drodzy, także ruszamy na polowanie, mamy nowy dzień i tędy chyba nie wyskoczymy. Nie da się przez płotki wyskoczyć. Ruszamy na polowanie, Wolnar już wzdycha, bo usłyszał o polowaniu, że musi ruszyć tyłek z chaty. No ale musimy coś...
Musimy coś w tym naszym Minecrafcie zrobić i ogólnie konie może nie są tak ważne, ale hipogryfy jest to naprawdę fajna sprawa, bo na tych hipogryfach można latać i można ogólnie na nich skrzynki można trzymać na tych hipogryfach. Zaraz wam pokażemy, jak to działa i już widzę pierwsze konie. Dobra, chodź do pierwszych koni. A ty masz jakieś siodło czy nie masz nic? Masz siodło. Dam ci siodło. Mamy tutaj jeszcze, to jest mięso dla naszych hipogryfów. To jest jabłuszko, to dla koni. Tutaj jest marchewka, też jest dla koni. No i co? I spróbuj co? Ty bierz jednego, ja biorę drugiego. Ja ci dałem właśnie. Mamy jeszcze coś takiego, moi drodzy. Jest taki itemek jak strzemiona. I te strzemiona nam się przydadzą, ponieważ... Zobacz, wiesz jak te strzemiona działają, czy nie wiesz? Czekaj. Weź, nie oswajaj go! Bestia. Jak nie? Nie oswajaj go na razie. Na razie weźmiemy je do zagrody po prostu wszystkie. Jak najwięcej tych koni do zagrody spróbujemy złapać. Tylko weź... O właśnie, i go niesiesz do zagrody. Dobre, co? Yeah. To jest bajer. Nie będę brał znowu czarnego, wezmę tego u góry, co tam jest. Jak ale tam głupota. Idzie? Ale głupota. Jak tam idzie? Jaka głupota, kurczę. Jaka głupota. Ty jesteś głupi, jaka to głupota, to jest normalne. W realnym życiu też tak jest, nie ja gadaj, jak że mogę nie. No spację wciśnij, shift wciśnij, spróbuj cokolwiek. W realnym życiu przecież też tak jest, że bierzesz konia na plecy i go niesiesz do zagrody. Jest. No to właśnie. Dobra, weź tych koni kilka, weźmiemy je do zagrody, skitramy i spróbujemy jeszcze. Ej, jak ty zagrodę otworzyłeś, jak nie ten? Da się ją otworzyć, jak. Aha, no. To musi być otwarta, bo inaczej nie ten, go nie schowamy. Dobra, jak go zrzucasz z siebie? A, klikasz na niego, dobra. Odbieraj to. Dobra, mamy już trzy koniki i troszkę tych koników tu możemy nazbierać. W sumie niech one sobie tutaj będą. Tam mają sianko, możemy je troszkę tutaj podkarmić. Czemu by nie? Ona lubiła sianko. Co, nie pasuje marchewka? Ale marchewki to... Co? Marchewki też jedzą. Otwórz na to. No już, niech ci będzie. Chodź, dawaj tego konia. O, słyszeliście? To był ten Dragon Bone Flet i właśnie za pomocą tego fletu będziemy oswajać hipogryfy. No i on czaruje i przywołuje do siebie te wszystkie, wiesz, te wszystkie, kurcze, hipogryfy. Dobra, mamy konie, w sumie na razie tyle koni nam starczy. Idziemy zapolować na hipogryfa, moi drodzy. Zaraz zobaczycie tego hipogryfa, spróbujemy go też oswoić i spróbujemy go dosiąść. No co już wołasz, jak jeszcze go nie ma tu? Widzisz go już, czy nie widzisz? Jeszcze nie widzisz. Dobra, może jest wysoko i... No jest na pewno wysoko. Gdzieś go tu widziałem, już go nie widzę. Moi drodzy, przed chwilą namierzyliśmy hipogryfa. Tam jest, na plażę poleciał. Chodź, widziałem chodź, go w stronę plaży widziałem. Chodź. Chodź. Biegnij w stronę plaży. Uważaj, bo tutaj są te obstrane, kurcze... Toś. Robale. Żeby nas nie zaatakowały. Toś. Gdzieś tutaj był, wiesz, ale gdzie to nie wiem. Jak się woła hipogryfa? O, jest. No za pomocą tego fleta, co masz. Widzisz? I on... Czekaj, leci, ląduje. Tylko musimy dwa ogarnąć, jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Jak najbliżej niego i musisz użyć tego fleta. O, wylądował. Dobra, no to masz, oswajaj go. Jak mówisz, że umiesz, to go oswajaj. Dobra, teraz będzie komedia. Wolnar. Jak? No się naucz. Jak go przyprowadzisz na brzeg, to ci pokażę. Tylko go nie zabij, bo cię... O, weź go na plecy, dawaj go na plecy na brzeg. Na brzeg go, co, nie widzisz? To czemu ty go łapiesz? Na plecy, na brzeg, dobra. I teraz, czekaj, bo on cały czas wieje. Do wody, dupę chcę myć. Dobra, dawaj go tu na brzeg. No. Poczekaj. No, dawaj, Tutaj, o. Żeby nam do wody znowu nie uciekł. No i teraz musisz mu rzucić mięso na ziemię. To z królika. Nie mam kotleta. Dobra, ja mu rzucę. Czekaj, bo ten flet jest strasznie głośny, muszę ściszyć grę. No znowu do wody ucieka. Dobra, dawaj mu to mięso z królika. Nie mam mięsa z królika. A ja ci nie dałem? Dałem ci. Dałeś, dobra. Ale myślałem, że to jakaś... I wyrzuciłeś. I wywaliłem. Aha. No tak, bo jak Stevie to już dał ci jedzenie, to już cię musiał otruć. Dobra, no, widzisz? No nie, no bo miałem jakieś kotlety w plecaku. Zobacz, chodź tu, zostaw tego królika. Tego biednego królika. Jeszcze... No, masz? Dał mi jednego. No dobra. No i tak, teraz zobacz, on usiadł sobie, ten będzie mój. To nie jest takiego kotleta, on nie będzie jadł, on musi mieć takie usmażone kotleciki.
Dobra, w każdym razie zobacz. Teraz musimy... musimy sobie za pomocą patyka... Możemy jakiego go... zaś patyka? No ja mam taki patyk. Mówiłem ci, zrób sobie zwykły patyk, bo to jest taka... Aha, no i super, ucieka. Dawaj go na brzeg. No dziury tutaj, gdzie? Ja mam taki patyk, to jest najzwyklejszy patyk, jaki się w Minecrafcie robi. No i poczekaj, on sobie teraz siedzi i teraz tak, masz siodło, podchodzisz do niego blisko, trzymając shift na niego klikasz. Tylko weź wyjmij ten, tak ręką zwyczajnie. Masz czy nie masz? Ale że jak, że mam go trzasnąć? No nie no, podejdź i prawy do niego, no jakbyś na konia wsiadał. Nie, nie mogę no. No jak nie, musisz mieć. No nie mogę no. Dobra, ja to zrobię. No ale shifta... No, pewnie shift... ty, żeś go nakarmił i ja ale nic z tego trzymasz, nie mam. Ale trzymasz cały czas ten shift, jak cię proszę. No, podchodzisz, trzymam, no. Trzymasz shift i wciskasz to prawy trzymam, przycisk. No, no, na niego, widzisz? Tutaj, tam gdzie ma, gdzie siodło się kładzie u niego. No i nie dobra. Mogę, no. No to patrz, no masz. Dobra, już ma siodło. No. Dobra i nara. A mogę na nim polatać? No lataj, niech ci będzie. Nie a możesz? Nie możesz? O, to może ty go musisz o, patrz, nakarmić. Ty. Znalazłem diamenta. Co? Skąd masz Jaxa? Nie wiem. Gdzie? On wysrał tego Jaxa, czy co? Ja może on diamentami sra. To takiego to my musimy mieć w chacie, stary, jak on Jaxami sra. Dawaj go na plecy i do chaty. Dawaj go na plecy, do chaty z nim. E, chodź, mam, ha, mam, znalazłem, chodź. Chodź. Jesteś tutaj, czy nie? Widzisz go? Widzisz. Dobra, weź go sobie, ej, spróbuj patyk. Oswoić. Ale nie musisz mieć chyba patyka, wiesz? Masz patyk, czy nie masz? Chodź, dam ci patyk. Mój i tak sobie siedzi, także... A właśnie, no nie powiedziałem w sumie tego. No, jak mamy ten patyk, to możemy... Oj, nie możemy go bić. Nie o to chodzi. Prawym przyciskiem myszy możemy sobie ustawić, żeby on wstał, albo żeby sobie usiadł. Także jakby tak go strofujemy. O, może tak to powiem. Dobra, gdzie ty jesteś? Masz go, czy dalej go ganiasz? Wolnar swojego hipogryfa gania nie może znać. Dawaj, bo one srają diamentami, musimy mieć ich więcej. Próbuję. Goń go. No to ganiaj go tam. No właśnie, ja nie wiem, jak to z tamtym się udało. Chodź, ja ci pomogę, czekaj. Z moim się udało. Teraz, jest nisko. O. Co za ziomek, ty, no nie złapiemy go. No dobra, moi drodzy, Wolnar znalazł hipogryfa innego. Ej, ale to tutaj trzeba dobiec do domu. Przy plaży, no to chodź po mojego i polecimy nimi. Jak dobiec? Na nich latać możesz, stary. No założyłeś dobra, no, siodło, ale miałeś... Serwer nie pozwala latać. Aha, no tak, właśnie, bo ja tego nie powiedziałem, a pewnie to wytnę. Moi drodzy, nie mamy ustawionej takiej komendy na serwerze, która pozwalałaby nam na latanie. Dopiero muszę poprosić osobę odpowiedzialną za ten serwer, żeby nam to zmieniła, także może na ten moment... Może jest jakaś komenda, no, jakiś fly alone? Nie wiem, na ten moment po prostu latać nie możemy, bo jak tylko wsiadamy na hipogryfy, to serwer wykrywa latanie, no i latać nie możemy, także musimy jakby dobiec. No dobra, moi drodzy, dotarliśmy do domku, Wolnar uderzył mojego hipogryfa. Trawę kosiłem, a nie go uderzyłem. Wolnar trafił mojego hipogryfa i teraz mój hipogryf chce go zabić. Nie, on za jedzeniem goni, czy za tobą? Nie. Za jedzeniem, ja ty mu... rzucam, żeby się odwalił. Ale cię bije. Moi drodzy, dotarliśmy do domku, chodźcie jeszcze tak na szybkości, Wolnar, pokażemy w chacie co mniej więcej. Ej, znowu mam Diaxa, one serio chyba tymi Diaxami srają. Bo nie, jakiegoś to masz mojego Diaxa. A, to jest ten twój. A skąd ty tego Diaxa wziąłeś? Nie wiem, no... Wystał na pustyni. Dobra, chodź tutaj. Moi drodzy, zobaczcie, tutaj mamy ogólnie taką kuchnię zrobioną. Tutaj taki design, tutaj jest stół, także wszystko, zobacz, lodówkę stary mamy, wszystko jest. Kuchenka gazowa, zlew, wszystko, nie? Jak w normalnej chacie. O, nawet obiadek. A skąd wziąłeś to? No nie no, znalazłem jakieś trupko, jak szukaliśmy hipogryfy. Serio leżało? No to mamy na obiad. Dobra, moi drodzy, mamy hipogryfy, mamy konie, także mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. Także trzymajcie się, hej.